Witam Państwa, Grażyna Rakowicz, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Kotecka, liderka Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy. Witam Panią serdecznie. Witam również. Długa nazwa, trudna nazwa do zapamiętania, ale ważna. Ważna i ważne, żeby wybrzmiała. Wybrzmiała ta nazwa jeszcze raz. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, działające na terenie całego kraju. I u nas w Bydgoszczy, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jaką mają rolę? Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, będę używała skrótu, który jest też trudny do wymówienia, z CWEF. Mają rolę wspomagania nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych w pracy z grupą zróżnicowaną. Trochę postaram się wyjaśnić tą nazwę grupa zróżnicowana. Czyli my, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, pedagodzy specjalni, służymy swoimi kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem nauczycielom w szkołach ogólnodostępnych w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również specjalnymi. Czyli tak, jak nam się wydaje potocznie, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, z niedowidzeniem, z niedosłuchem, nie tylko, bo również dajemy wsparcie albo próbujemy zorganizować nauczanie w tych klasach, gdzie są dzieci z Ukrainy, dzieci z dysfunkcjami również psychicznymi, neuronietypowi. Także no, spektrum działalności edukacji, czyli inkluzji, jest bardzo szeroki. I wszystko właściwie w ramach tego projektu wspierającego edukację włączającą. Dzisiaj taka konferencja się odbyła. 100 osób, ponad 100 ekspertów w niej uczestniczyło, w tym przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele właśnie, rodzice także, terapeuci. Jakie wnioski po tym spotkaniu? Znaczy, to było bardzo fajne spotkanie. Fajnie, cieszę się, że my jako praktycy, bo nauczyciele ze specjalnego ośrodka są praktykami, spotkaliśmy się na płaszczyźnie nauka i praktyka. I że te dwie płaszczyzny zaistniały wspólnie na jednej przestrzeni, bo one nie mogą być od siebie oderwane. A jest wspólne myślenie? Myślę, że jest wspólna idea, a teraz będziemy wspólnie układali plan działania i wspólnego myślenia. Po to to spotkanie było? Po to to spotkanie było. I głosy ze strony właśnie rodziców, głosy ze strony absolwentów szkół ogólnodostępnych czy szkół integracyjnych też mają pokazać problemy, z jakimi my się borykamy na tym najniższym poziomie, a jak idea inkluzji, która jest ideą super, będzie scalała i potrzeby, i możliwości, no i też teorie. To teraz zatrzymajmy się przy tych dwóch wątkach, o których Pani wspomniała. Te problemy to jakie przede wszystkim? Niewątpliwie słysząc inkluzja i włączanie, to mówimy o niepełnosprawności, tak jak już mówiłam, tej, co nam się kojarzy najbardziej. Czyli niedowidzenie, niedosłyszenie, niepełnosprawność ruchowa i intelekt. Ale też różne problemy. Trochę jakby edukacja włączająca w idei swojej ma przygotować dziecko, ucznia do życia w społeczeństwie. Społeczeństwo jest też różne. Społeczeństwo, nie mówimy, że ktoś żyje w społeczeństwie takim czy takim, żyjemy w jednym społeczeństwie i w tym społeczeństwie powinno być miejsce dla każdego z nas, bez względu na to, jakie ma deficyty, a też jaki ma potencjał. Bo też nie chciałabym, żebyśmy nie zapomnieli o uczniu wybitnie zdolnym, który też musi mieć dostosowania do swoich potrzeb, czyli do swoich możliwości intelektualnych. I tutaj już Pani odpowiedziała na to pytanie moje drugie, właśnie jaka jest idea tej edukacji wspierającej, bo chodzi tutaj o to, aby ci uczniowie z tymi dysfunkcjami, o których Pani wspomniała, znaleźli miejsce w szkołach powszechnych, a tak nie jest. W szkołach specjalnych. Również. Ale czy to oznacza, że te szkoły specjalne będą w jakiś sposób wówczas zagrożone, jeśli ci uczniowie trafią do szkół powszechnych? Nie, znaczy z mojej osobistej perspektywy też tak było, jak do projektu przystąpiliśmy, to ta, no powiedzmy, nazwę to burza medialna, że to jest likwidacja szkolnictwa specjalnego. Nauczyciele ze szkół specjalnych mówią, łaj, no to teraz wszyscy pójdą do szkół masowych, co będzie z nami? Mówię o praktycznej stronie, to tak nie jest. Bo o to też pytano dzisiaj na konferencji. Też się o to pytano. Myślę, że szkolnictwo specjalne w tej specyfice dla tych dzieci z taką niepełnosprawnością, która wymaga terapii, rewalidacji, pracy jeden na jeden w małych grupach, ono zawsze pozostanie. Da szansę tym dzieciom, które mogłyby realizować edukację w szkołach ogólnodostępnych. Tu zawsze jest jakby wybór po stronie rodzica dziecka. Częściej mówimy o rodzicu, bo to rodzic decyduje, jaką ścieżkę dziecko wybiera, ale również dziecko ma prawo zadecydować, jak na konferencji padło, że na przykład w szkole ogólnodostępnej dziecko z niedosłuchem jednak wybrało szkolnictwo specjalne, bo jakby
płaszczyzna komunikacji, czyli miganie, jednak nie było dostępne w szkole ogólnodostępnej, a on się musi komunikować, a komunikuje się przez miganie. Także wybór po prostu jest po stronie dziecka i rodzica. Duże wyzwania przed nauczycielami. Są do tego przygotowani? Ja myślę, że nauczyciele są do tego przygotowani, są gotowi na zmianę. My staramy się też budować taką atmosferę przyjaznej szkoły. To znaczy, żeby... Wydaje mi się, że pierwsza zmiana, która musi nastąpić, to jest w mentalności nauczyciela. Że każde dziecko jest tak samo ważne i dla każdego dziecka znajdziemy sposób, żeby mu pomóc. I to jest chyba najważniejsze. Bo nauczyciele są mądrzy, nauczyciele się bardzo dużo szkolą. Ja myślę, że nie ma drugiej takiej grupy zawodowej, która by tak brała udział w tylu szkoleniach. My w ramach projektu, nie wiem czy to padnie, szkoleń chyba już mieliśmy 40. I naprawdę aktywność nauczycieli na tych szkoleniach jest ogromna i ciekawość i też zapotrzebowanie duże. Więc tą gotowość widzę. To jest proces, więc to musi trochę potrwać. A jakie w takim razie mają oczekiwania takie konkretne? Najbardziej konkretne to dostosowania liczebne klas. Chcieliby pracować w mniej licznych składach, no bo jak już jest 30 osób, to już jest bardzo dużo. To już do każdego ucznia trzeba dotrzeć. Dokładnie, do każdego ucznia trzeba dotrzeć. Docieramy w najróżniejszy sposób, te dostosowania są najróżniejsze. Mniej liczna klasa zawsze stwarza lepsze warunki. No i nauczyciel wspomagający. Ktoś, kto by był asystentem nauczyciela, który by wspomagał, bo czasem potrzeba takiego superwizora, który widzi drugim, tym trzecim okiem, co się w klasie dzieje i pomaga ustalić. No ale to już jest... To przed nami, tak? Krótko mówiąc. Tak. Natomiast rodzice, jak odnoszą się do tego projektu Edukacja Wspomagająca? Ja myślę, że bardzo rodzice są bardzo zaciekawieni, bardzo zainteresowani i bardzo otwarci na to, co się dzieje, ale również jest to transfer wymiany, prawda? Bo też jest ta strona, że widzą też, jak pracuje szkolnictwo specjalne, bo to naprawdę jest transfer wiedzy, doświadczeń, umiejętności i otwartości. Ja w tej chwili pracuję jakby w takiej otwartej przestrzeni szkół ogólnodostępnej i szkoły specjalnej. Tego nie było wcześniej. A co trzeba zmienić w tej świadomości dzieci tutaj w tym zakresie? No właśnie, tu też jest kolejny aspekt, zmiana mentalna dzieci. Tu też prowadzimy różne warsztaty, szkolenia. Prowadzimy takie warsztaty, jakbyś się czuł, gdybyś nie widział, jakbyś się czuł, jakbyś nie słyszał. Dostosowujemy zmysłami, żeby poznawały. Tu ważnym chyba elementem są też prace w grupach łączonych, czyli jeżeli nauczyciel organizuje edukację w klasie i żeby w grupie, praca w małych grupach, było dziecko, no teraz powiem tak, może nie wiem, niepoprawnie, pełnosprawne i niepełnosprawne, żeby te dwa światy miały wspólną przestrzeń i wypracowało swój własny model. I to by byłoby idealnym rozwiązaniem. Czyli trzeba znowu uczyć empatia również. Wrażliwość. Tego podejścia, tak? Tego jest. Podejścia przede wszystkim, ono tutaj jest istotne. W Bydgoszczy jest taki program pilotażowy prowadzony. Na jakim etapie i co pokazuje w praktyce? Tak, to jest program pilotażowy przez współfinansowany z Unii Europejskiej. Jesteśmy za półmetkiem tego projektu. Projekt ruszył we wrześniu ubiegłego roku, kończymy go w czerwcu 2023 roku. Więc tak powoli jakby mamy wszystkie działania już rozwinięte. Ja wymienię te podstawowe obszary, gdzie wspomagamy szkoły. To są działania doradcze szkoleniowe, czyli jak ktoś potrzebuje porady, ale też jakby szkolenia przez specjalistów, my to organizujemy. Eksperckie konsultacje, dajemy możliwość dostępu do psychiatry, psychologa, również do surdopedagoga, do tyflopedagoga, czyli tam, gdzie jest potrzebna inny rodzaj komunikacji, my jakby od razu mamy tą możliwość, że zapewniamy takich specjalistów. Prowadzimy zajęcia otwarte i modelowe na terenie placówek objętych wsparciem z SWEF, ale również zapraszamy do nas, żeby nauczyciele zobaczyli, jak my pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy konsultacje dla dyrektorów, dla koordynatorów, bo w każdej z tych placówek jest koordynator, który jakby organizuje to kształcenie, tą inkluzję w swojej placówce w konsultacji z nami. Także to jest taki transfer. 8 placówek jest objętych, to są 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły średnie. Co wynika z tego pilotażu? Jakie wnioski? No i teraz, jak pani mnie zaprosi za pół roku, to ja powiem, jakie wnioski z tego będą wynikały, bo cały pilotaż i całe nasze działanie jest oparte na diagnozie wstępnej. Także przeprowadziliśmy diagnozę wstępną, zdiagnozowaliśmy potrzeby nauczycieli, rodziców, wychodzimy, zaspokajamy te potrzeby, a w kwietniu prowadzimy diagnozę już końcową, ewaluację końcową, czyli zobaczymy, jak te nasze działania przez 2 lata, czym zaowocowały, jakie z tego będą wnioski, ale o tym będę mogła powiedzieć dopiero za jakiś czas i również będzie konferencja podsumowująca działanie SWEW-u
To będzie drugi kwartał następnego roku. Tutaj też zmienia nam się rzeczywistość i znajduje ona odbicie w szkołach. Mamy dzieci także uczniów z Ukrainy. Tak jest. Jak wygląda sytuacja tutaj w tym kontekście? Oczywiście cały system państwa też uspokaja te potrzeby, ale my również mogliśmy nauczycieli wspomóc, bo co było pierwszym problemem, to była integracja z dziećmi w Polsce. To wcale nie była ta dydaktyka taka ważna. Żeby dzieci chciały się uczyć, to one musiały się zintegrować, poczuć bezpiecznie w grupie rówieśniczej, więc mogliśmy dać im cały przekaz gier dydaktycznych, gier interaktywnych, czegoś, co będzie wzbudowało wspólnoty w tych klasach zróżnicowanych. A młodzież ukraińska i dzieci ukraińskie dosyć szybko się wtapiają i myślę, że atmosfera w szkołach jest bardzo dobra, bo ja tutaj relacje słyszę, że to polska młodzież bardziej przeżywała wojnę na Ukrainie, a oni tutaj akurat dosyć szybko się adoptują do warunków, uczą się języka też szybko. Znalazły wszechstronne wsparcie, o tak czym jest, też na antenie TVP3 Bydgoszczy mówiliśmy wielokrotnie. Absolutnie. I to też napawa dumą, że uczniowie bardzo wzajemnie wielką się potrafią wspierać. Ten program na razie jest pilotażowy, ale jest przed nim perspektywa rozwoju. Jest perspektywa rozwoju. Najprawdopodobniej będzie kolejny projekt, który, bo w tej chwili tych swewów jest 23, czyli teoretycznie w każdym województwie w państwie, u nas w Polsce jest jeden swew, ale docelowo ma być, każdy powiat ma mieć taki swew, taką rolę koordynującą, wspierającą, wspomagającą. I ten pilotaż najprawdopodobniej ruszy w 2024 roku. Jest to program ministerialny, to jeszcze i dodajmy. Też ministerialny i również z funduszy Unii Europejskiej. No i potem będą zmiany systemowe, czyli rozporządzenie, ustawa o edukacji włączającej, ale to jest teraz w procesie i do tego wglądu takiego nie ma. Mam pewny zarys tego rozporządzenia, jest procedurowany, ale zobaczymy, jaki kształt on będzie miał. I w każdej gminie takie centra, które pani reprezentuje również? Tak. Koordynatorzy rozwoju tak. takiego projektu. Znaczy ja właśnie nie wiem, jak to będzie już potem na tym etapie docelowego działania, bo w tej chwili my mamy wybrane placówki, a wtedy jakby każda placówka z powiatu będzie mogła korzystać z porady centrum. Więc jak to organizacyjnie, systemowo, nie mam pojęcia, jak to nasze państwo zorganizuje. Ale wtedy już nie będą wybrane szkoły do projektu pilotażowe, tylko wszystkie szkoły, które będą miały potrzebę konsultacji, będą się zgłaszały do takiego centrum. Najważniejsze, że taki program jest, rozwija się i tworzy taki kolejny krok do tego, aby ta szkoła była otwarta rzeczywiście na wszystkich uczniów. Dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, Aleksandra Kotecka, liderka specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję Państwu. 18:10, do zobaczenia.